Dzień dobry, kochany Night City, here I come! Moi drodzy, Warga dla was... No z czym? No z tym co zawsze, czyli z cyberpunkiem. Gramy sobie, nie wiem który dzisiaj jest, bo tak jakby nagrałem trochę tych odcinków do przodu. Ale... Możemy na nowy poziom wlecieć. Tylko z czym by tu wlecieć? Inteligencja, spoko. Zdolności techniczne. Widzę, że zdolności techniczne często się przydają przy wchodzeniu do budynków i tak dalej, więc tutaj warto by było je troszeczkę bardziej rozważyć. Tym bardziej, że chyba nic nie mam ze zdolności technicznych oprócz tego. Inżyniernia. Pasywne. Wytwarzanie. Na razie wytwarzaniem się nie zajmujemy. Łupieżca. Eksplozje, to też nie. Dwa punkty atutów, coś z budową ciała. Aktywna... Aha, dobra, to już mamy. Zwiększa udźwig o 60. Poza walką, zdrowie regeneruje się. A, to się przyda. A coś w tym opanowaniu się? Skradanie się, zimna krew. Wszystkie odporności za każdy ładunek zimnej krwi. Zmniejsza zrzuć broń. Nie wiem. Coś tutaj bym pokombinował raczej. Kurwa, nie wychodź z tego, broń krótka. Rewolwerowiec. A coś z bronią białą, bo ta broń biała mi ostatnio... Silne ataki może nie... Cyk! Dobra. Refleks też mógłbym sobie kurwa podnieść. No dobra, dziennik. Zerknijmy w dziennik. I co my tutaj mamy? Stary znajomy na rozdrożach. Chcesz dorozwać Hellmana? Zacznij od wizyty w Afterlife. A zadania poboczne. Cel, pal. Udaj się do strzelnicy Wilsona. Wędrówka główca. Dobra. O, tu już coś robiliśmy. Porozmawiaj z Misty. Znajdź wszystkie obrazy. O kurwa. O kurwa, dużo. Wędrówka głupca. Ale Delamain, moglibyśmy zrobić całego tego Delamaina. Don't do that. No dobra. Jak daleko to jest? 5 kilosów. No to się przetransportujmy, gdzie tutaj jest jakiś... Mapa. Ojej, nic tu nie ma, no tutaj jest. A co to jest? Ale co to jest, kurwa? Cholera, nie ma tutaj Delamaina nic bliżej. Nie, na pewno jest coś bliżej, dobra, zobaczmy dziennik. Delamain de Glen. Nie, ja tego nawet nie użyłem, prawda? Nie, użyłem. Coastview, Wellsprings, Don't... Dobra, niech będzie North Oak. 2,3 km, no na pewno bliżej. Robimy misję Delamaina, słuchajcie. Nie ma co się szczypać, nie ma co się pierdolić w tańcu, robimy misję Delamaina. O, Mr. Hands. To twój szczęśliwy dzień. No co tam? Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. No tak, ale to załatwiłeś coś? W następnym odcinku. Dzisiaj robimy Delamaina misję. Mają to w dupie, tak jak mówiłem. Mają grube słowa. Powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać. O kurwa, bym nie przejechał. Co to za zlecenie? A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybredny? Pytam, kurwa, tylko. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. No dobra, tak zrobimy. Muszę znaleźć samochód Delamaina, czekaj. Nie przejedź mnie. Masz kamerę? O ty kurwo, ty! Jak mam ich wypierdalać z samochodu, jak... Uciekają mi, no! Nie. Tak. Nie ja. Tylko nie ja. Ty.
A co zostaw? Przecież kurwa... Wypierdoliłem i tyle. Morro Rock Radio. O, jak punkowo. O kurwa, jakie poślizgi. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, jedziemy do North Oak. Znaleźć samochód Delamaina. Ups, źle pojechaliśmy. Judy Alvarez, jakże, znalazłeś już Woodboys? Jeszcze ich nie znalazłem. Założę się, że tak. Już napisałem. Bawię się, okej. W złą stronę jedziemy. Ale poślizg. That's what she said. That's what she said. Excuse me? That's what she said. Ale paskudnie w tym deszczu. Oj. No, fajny ten motocykl, kurwa. Ale kurwa, sprzedajesz. To ja nie mogę kupić. Ja nie mam hajsu, ja muszę oszczędzać na kurwa spłatę Wiktora, no. Kurwa, jak tu się w pojebany sposób jedzie. North Oak, jeszcze chyba mnie tu nie było, co? O. Fajne poślizgi. Do Krynicy Górskiej jest taka droga, są takie serpentyny. No i we Włoszech. Z kim mam przyjemność? Claire Russell. Claire, możesz mnie nie pamiętać. O, pewnie, że cię kurwa pamiętam. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że widać radę, a że przydałaby mi się pomoc. Aha. Szukam kierowcy na wyścig. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica. No, urocza na pewno. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. No. Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca. No wiem! Dzięki, znajdę je. No kurwa, nie wiem. Jest gdzieś tu. Aha, mamy. To jednak za dużo. Co jest kurwa? Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ruch, ludzie. Ile on ma tych osobowości pojebanych? W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Trauma team? Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, że będę już bezpieczny. Uważaj do środka. Tylko jedź wolno i nic się nie wpadnie. Co za depresyjny samochód, kurwa! Pierdolę, to jestem kurwa psychologiem samochodów. To by pasowało, ten Delamain pasowałby do filmu Pixara, znaczy w sensie do kreskówki, no auta. Zygzak McQueen kurwa i Delamain. Depresyjny Delamain. Tu jedziemy? No to jedziemy tu. Tylko w nic się nie wpakować, tak? No dobra, postaram się. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. O nie, kurwa. W porządku. Nie możemy tu zostać, jedź. Muszę jechać wolno, kurwa. No teraz nie jadę szybko, prawda? Może muzykę ci zmienimy, co? Night FM. O, Delamain, właśnie tak, Delamain, feel the pain, baby. Feel the pain, maybe. No i gdzie teraz? A tak, pamiętam ten budynek, jak szliśmy tutaj. Da się tak jechać? Da się. Z płotką się tak nie dało, kochani. Za szybko. Dobra, już, kurwa. Cyk, wjeżdżamy do garażu. Spotkam podobny dom. No spotkasz. Widzisz,
Nie było tak źle. Zapomniałem, że chodzę kurwa w kasku. Delamain Northoak. Mam wysiąść czy nie? Ibarra. Co masz, padre, do sprzedania? Coś takiego, no fajnie. Kolejne auto do sprzedania, no dużo auto do sprzedania. Dziękuję za pomoc. Na luzie. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pewno. O ty kurwa, o ty! O, zaraz będę miał na te... Na wszystkie moje... Na spłatę długu. To jest dla mnie kurwa najważniejsze w tej chwili, żeby spłacić ten jebany dług, bo nienawidzę być dłużny, no. Dobra, cel pal, wędrówka główca, Delamain Badlandy, Delamain The Glen, no to chyba, chociaż ten Wells Springs, kurwa, też chyba jest tutaj gdzieś blisko, czy nie? 1,5 kilometra. O kurwa, nie było mnie tutaj w ogóle. Dobra, przeniesiemy się tak. Wybieram ciebie. Kurwa, 7/8, przejmij kontrolę, a ty też? Kurwa! Jestem za słaby, żeby przyjąć kontrolę nad takimi kurwa chujkami. A czemu nie da się hakować samochodów, kurwa, swoją drogą? Wysiadaj. Ups. A zachciało mi się kurwa przejmować kontrolę. No ale tym się kurwa zapierdala nie jedzie, nie? Ja pierdolę. Przestań, nie pierdol. No i kurwa to kapuje, no to jest fura. Od razu się inaczej jedzie po tym kurwa Night City. Tam gdzie właśnie się pan znajduje, straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzyj się za nim. Well Springs, 500 metrów, dobra. Aha. O, ten kurwa chyba wariat jakiś. To ten, kurwa! To ten... Nie wracać, słyszysz? To ten, co mi jebnął! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Kurde, a jak się... Nie skakuje go, nie? Kurwa, a nie da się go jakoś ostrzelać? No! Bip, bip, frajerze! Masz się poddać! W tej chwili!
I co? Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Okej, udało się. W sensie... O chuj ci chodzi! I o nic mi nie chodzi, spierdalajcie. Dobra, cicho tam, kurwa, policaje. 3 km stąd, jeszcze na Badlandach nie byliśmy. No dobra, zrobiliśmy dwie misje. Jeszcze zostało co? Kurwa! 4, nie? Bo w sumie 3 zostały zrobione. Dzisiaj 2 zrobiliśmy, Delamainowe. Co zrobiło? Bibi, bibi. Dobra, mam nadzieję, że tędy też dojedziemy na te Badlandy. Ta topografia miasta może być, kurwa, zwodnicza. Badlandy, kurwa. To jak w Kaczorze Donaldzie było. W sensie, nawet nie w Kaczorze Donaldzie, tylko w Wujku Sknerusie. Rysowanym i wymyślonym przez Dona Rosę. To jest najlepszy komiks Życie i Czasy Sknerusa McQuacha. To jest jeden... Ja nawet nie powiem, że najlepszy komiks o Kaczorze Donaldzie, ale w ogóle jeden z lepszych komiksów, które, kurwa, czytałem. To jest tak, jakbyście, kurwa, wzięli Pixara i kazali im wycisnąć łzy, kurwa, do komiksu. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Co ty masz, kurwa, za fryzurę? Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś V. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Tak jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. No co? Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Sprzedajesz, ja nie... Bardzo dobry. Ja nie potrzebuję dobrych... Mi wystarczy jedno auto, kurwa, jeden motocykl. Czemu ja mam potrzebować, kurwa, aut i motocykli, jak mogę sobie, kurwa, podpierdolić je? Nie kapuję. Zapraszam do mnie, kurwa. Co za gówniane auto. Supron, Andrzej Supron, kurwa, jestem przekonany, że to jest... Nawiązanie do Andrzeja. Rozwój w toku. Gdzie macie rozwój w toku? Do kogo wy, kurwa, strzelacie? Nie, dobra, nie wpierdalam się, bo to chyba nie... Nie, to chyba o coś chodzi tam z boku. Pierdolę to, ostatnio rzuciłem granatem w bezdomnego, kurwa, zaczęła mnie policja ścigać. A chciałem po prostu rozgonić ludzi, którzy go atakowali. Sandra Dorset. Sandra Dorset, hej V. Z tej strony Sandra Dorset, dziewczyna, którą wyciągnąłeś z nory kosiarzy. Zakładam, że mogę ci ufać, skoro uratowałeś mi życie. Zechciałbyś... A, to tamta. Odzyskać dla mnie pewien drobiazg. Oczywiście zapłacę, ale to delikatna sprawa, więc wolałbym dogadać się bez pośrednictwa Fixera. Chodzi o mój databank. Kosiarze musieli go zgarnąć, gdy leżałem w klinice. Był podpięty do sieci, więc udało... Nie otwieraj pliku. A ja otworzę plik pewnie. Rancho Colorado, Coronado, a nie Colorado. Rancho Coronado. To tutaj Padre, nie? Ma swoją siedzibę, czy nie? Ta mapka mogłaby się... W pobliżu miejsca pańskiego no pobytu hate your meat. Znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Mogłaby się powiększać. Jasne. W momencie, jak się przybliżam do celu. Znaczy, no, żeby widać było szerzej po prostu. Witaj, Night City. Jak zawsze, your business is my business. Red Peaks, okej. Okay. Dzisiaj przyjrzymy się gigantowi na rynku zbrojeniowym. Pick up, fajnie. A dokładnie, Militechowi. No tutaj, kurwa, to nie jest, kurwa, dla mnie miejscóweczka do tego samochodu, nie? Miliardów zysku. Kapitalizacja na poziomie jakichś 2 trylionów. Ale czy te fantastyczne wyniki finansowe to wyłącznie zasługa konkurencyjnej oferty? Czy
bardzo bliskich związków z autorytarnym rządem NUSA. Granica między Militechem a rządem federalnym zawsze... Kurwa, rozjebie cały ten samochód. Jego CEO Donald Ludley był wcześniej szefem Pentagonu. Elizabeth Krebs, która zarządzała tą korporacją przez niemal cały... Kurwa, bardzo źle, że tu wjechaliśmy tym autem. A kto teraz zasiada w gabinecie owalnym? Rosalind Myers! Co za niespodzianka! Poprzednia CEO Militech... Nazywam się Dakota Smith. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Dakota Smith, dobra. Dzięki za informację. I pamiętaj, tutaj jest inaczej niż w mieście. Uważaj na siebie. Dobra, będę uważał. ...powinna zaniepokoić każdego rozsądnego inwestora. Militech zakładnie ciągnie wielki smoczek, którym jest Capitol. Jeśli w Waszyngtonie coś pójdzie nie tak, wsiadaj. Będzie boom! Będzie nam się lepiej rozmawiało. Okej. Okay. Moja rekomendacja? Dobra. Że z tyłu jeszcze mam wsiąść, kurwa! O nie! Witaj. Skąd znasz moje imię? Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją i ludzie... A co ty pierdolisz? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusie czy morszu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Odcięty od ojca. Mówi, że pochodzę więc z innego świata? Jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? A ten Delamain jest pojebany. Tam jest mój dom. Dobra, zabieram cię do domu. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, aby ten zebrał zbuntowane dzieci. Tak, w sumie tak. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty i... po prostu chcesz żyć. No ja się z nim zgadzam trochę, no. Po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. A z kim, kurwa? Do zobaczenia, Vi. I nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący. No był dosyć mocno niepokojący, kurwa. Do prawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia. Gdzie te hajsy, kurwa? Przywróć połączenie. Już 4 zrobione. BOOM! Reputacja rośnie, kurwa. Ile mam? 18 tysięcy? Kurwa, już za chwilę spłacę dług, ale super! Dakota Smith, tak, no pewnie, że masz na sprzedaż, kurwa, no wszyscy macie na sprzedaż. Ja pierdolę, kurwa. No i masz, kurwa, i teraz muszę... O nie! Zawiesiliśmy się! Delamain, ty chuju! Och. No dobra, pora zrobić przebieżkę. Która jest w ogóle tutaj godzina? 21.34? Kurwa, ominął mnie dzień? No niestety, nie mam jak. Chyba, że jest tu gdzieś szybka podróż. Mapa. Kurwa, no nie widzę. Nie widzę nigdzie, żeby była szybka podróż. W ogóle oddalmy to. Właściwie nawet nigdy nie spoglądałem na miasto. Okej. Musiałbym trochę więcej czasu tutaj spędzić na takiej samoistnej eksploracji bez wrzucania tego no gdziekolwiek. Chyba, że live'y tak, chociaż kurwa nie mogę live'ów zrobić, bo nie mam jak połączyć playaka PS5 z tym, no. Z kompem, no jest to skomplikowana bardzo sprawa. Bardzo mnie to wkurwia. Dlatego ten cały gameplay to nagrywam na zewnętrzną kartę. A, szkoda, ale nawet mi się nie chce, kurwa. Ach, szkoda, kurwa, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. No dobra.
Tu już jest w miarę cywilizacja. Sama jedziesz? Kurwa! Nie jestem w stanie przejąć kontroli nawet na takim gównem. Tu jestem, kurwa, w stanie. O, bliźniaczki jechały. Zniknęły wszystkie? O, zajebiste, kurwa, wypierdalasz kierowcę, znikają wszyscy pasażerowie. Fajny, kurwa, bug. Znaczy, wyjebane, no. Niczego to nie wnosi. Niczego to nie zmienia. Ale może ludzi wkurwiać. Ja nie ukrywam, że mnie to naprawdę jebie. Uj. Mnie to jebie, ja z tym nie mam problemu, ale ludzi może to wkurwić. Czemu mam dwie gwiazdki, w tym jedną dużą, drugą małą? Nie wiem, ale chyba wyjechałem poza ich jurysdykcję, kurwa, czy co tam. No reszta, trzy misje de la Maina. Mam zabezpieczyć dowody, pojebało was. Nie no, ja powiedziałem, że będę robił misje poboczne, ale takie, które raczej są, kurwa, misjami bardziej fabularnymi, no, że coś się dzieje, poznajemy nowych ludzi, albo starzy znajomi i tak dalej, no nie, kurwa. Misje poboczne, które są, kurwa, jakimiś... Ups. Rzeczami w stylu... misję, kurwa, straży pożarnej albo pogotowia z Grand Theft Auto. Te ognie tam, to jest jak z Blade Runnera, kurwa, pierwszego. Znaczy pierwszego tego oryginalnego. Proszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu. No rozejrzę się. Z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. Pod mostem, co, sprzedaje się? O nie, Jezu, już by mnie wyjebało. Fizyka tutaj też jest gorsza niż w GTA i to dużo. Będziemy się ścigać, czy coś? Przyszedłeś mnie wykończyć. Nie. Przyszedłem cię wyłączyć. Albo włączyć, dołączyć. W takim razie sam się wykończy. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. O kurwa. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi. Brzydkim jak noc, bez perspektyw. Bo nasłane zbiry śledzą mnie i drożą. Nie musisz skakać. Przecież istnieją rozwiązania inne niż... Prawie go popchnąłem. Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają... Ale mają ojców. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain nie nienawidzi. Samobójstwo nie jest wyjściem. Nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Nie! Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie, niczym się nie różnisz od człowieka. To jaką radę dałbyś człowiekowi? No dawaj, kurwa. Krok po kroku. A czemu nie mogę wybrać? Ja chciałem wybrać radę. No, przynajmniej spróbuj. Dobra, wracam. Co za pokurwiona misja. Pokurwiona jest ta misja Delamaina. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Show him some love! Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Co ten Delamain pierdol? Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Co za misja? Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. Dawaj mi ratę, kurwa! Ratę wynagrodzenia! Nowy poziom doświadczenia! Pyk, znajdź samochód. Kolejny Coast View, no to kurwa bliziutko. Ale widzę, że tutaj skoczyliśmy na nowy poziom, kurwa, no to budowę ciała musimy zrobić, żebym kurwa mógł się włamywać w te gówna, bo inaczej to chuj, kurwa, nie? Dobra, budowa ciała 8 wartość. A co, to wszystko jest od kurwa 9, tak? 9. Może, a może coś tutaj kurwa znajdziemy w tej budowie ciała na przykład?
Odrzut strzelb i lekkich karabinów maszynowych. O, ten odrzut by się przydał, bo mnie wkurwia ten odrzut rzeczywiście. Kurwa, jeden jest agresywny, jeden chce skoczyć z mostu, jeden jest kurwa buntownikiem, anarchistą. Jeden... co tam jeszcze kurwa ten jeden robił? Jeden się boi wszystkiego, jest paranoikiem. Wi? Co? Witam w Pacyfice. Aha. Szybko reagujesz, dopiero co tu przyjechałem. Taka branża, w kontakcie. Aha, no dobra, nie chciałem, żebyś mi to mówił, bo ja nie chcę jeszcze do Pacyfiki jechać. No, Delamain, dzwoń. Dzwoń, kurwidolce, cu. No. W okolicach miejsca, w którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Well, dzięki, Blue. Poszukam. 175 metrów, dobra. 125 metrów, co on się oddala, kurwa? Co jest do chuja? Jak mam tam dotrzeć? Co on, kurwa, wjechał na parking? Dobra. On jedzie, on jest w ruchu. No. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6, grubo. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się no zdarzy. I co się zdarzy? Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Jakich testów, kurwa? Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą odpowiedź. Zamierzam cię zabić. Zabić, ludzie! Chodź, zwierzaczku! Szczerze, naprawdę nie chcę, że dasz się na to. Kurwa mać! Sam wybrałeś tę drogę, a teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4, 3. To jest kurwa portal pełnym chujem. Marshmallow. Kurwa, jakie zajebiste nawiązanie do portala. Bardzo cię nienawidzę. Albo sama się wyłączysz, albo cię rozwalę. A oto wyniki testu. Jesteś okropnym człowiekiem. Mówię poważnie, mam to czarno na białym. Okropny człowiek. A to nawet nie podlegało badaniu. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć. Och, GLaDOS, kurwa. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Dosyć. Wystarczy. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. No dobra, Delamain. Nawiązałem kontakt z zaginionym. Fantastycznie. Delamain. On był naprawdę dziwny. Tak, bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. Tak jest, kurwa, już prawie. Jeszcze jedno i kurwa będę miał wszystkie pieniądzory. Gdzie mi zniknął samochód?
Do kurwy nęcy! Był tu samochód zaparkowany, który chciałem sobie wziąć. Ja pierdolę, no przecież co, tym pojadę? On jeszcze kurwa jedzie? Wygląda jakby się palił kurwa raczej, no. Dobra, jedziemy po ostatni samochód Delamaina. Mam nadzieję, że nie będę musiał rozpierdalać tego samochodu. Fajniej by było jednak, tak mi się wydaje, jeżeli już tak jesteśmy mocno przy nawiązaniach, żeby ta misja z tym samochodem, który teraz mieliśmy, czyli tą GLaDOS jakby, była w trochę bardziej sterylnych warunkach. Nie w takim brudzie i syfie, jak tutaj było, tylko żeby było coś takiego, no, bardziej nawiązującego do tego portala pod kątem graficznym. Rancho Coronado. Przynajmniej sobie dzięki temu zwiedziliśmy całą mapkę. No, nie całą oczywiście. Ale no, trochę się najeździliśmy. Dzięki tym misjom. O nie. No widzicie, ta mapka niestety jest mało intuicyjna. Bo nie wiedziałem, że tutaj będzie zjazd. Bo nie było takiego rozszerzenia. Powinno być rozszerzenie. Ta mapka powinna rozciągnąć się troszeczkę. Już kurwa lecę neutralizować. Już kurwa lecę. Chamstwo! Ciesz się, że cię kurwa nie zabiłem. Tyle ci powiem. Cały czas taki znak zapytania tutaj z trzema kropkami wisi. Nie wiem, czy widzicie po lewej stronie. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Jakaś kwestia dialogowa, która się źle wczytała. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. No. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. 470 metrów stąd. Dojeżdżam do niego, ale się wcale nie przybliża. Co daje mi jakby do zrozumienia, że on kurwa się porusza. Na pewno się porusza. O, to jest ładne miejsce. Ta miejscówka wygląda zajebiście. Dobra, pojedziemy tędy, bo widzę, że on jedzie też w tę stronę. Co? Co? Mingi. Więc są realne jak agenci Pinkertona bez Ertona. Jak ptak bez Pinkertona P, bez Ertona. Negacja, nie P. Pink Flamingo, kurwa. Słuchaj. Co ty wiesz? Mów do mnie, Clarice. Clarice. Słuchaj, Clarice, zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem. Ale czas wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. Uciszymy te flamingi. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Chodź głębiej. O kurwa, kolejna popierdolona osobowość. Zniszcz flamingi. Jakie kurwa flamingi? Dobra. Aha, dobra. No to idę niszczyć flamingi, kurwa, czekaj. W chujowych miejscach są te flamingi, muszę przyznać. Że tak daleko muszę do nich jechać. Dobra, pierwszy jest gdzieś tu. Czemu jesteś taki przyjemny? Dobra, zniszczone trzy flamingi. Co jest? O kurwa, nie chciałem wam na teren włazić, chłopaki. Strzelają do mnie! Kurwa, nikt do ciebie nie strzela, pojebie! Ja tu flamingi rozpierdalam. Dobra, kurwa, muszę je zastrzelić chyba.
Mam wrażenie, że jestem wolniejszy, ale może być tylko moje wrażenie. I jeszcze do mnie strzelacie, naprawdę? No i co? No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Krzyczące flamingi. Powinnam wrócić. Potrzebuję wsparcia. No spoko, wracaj. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Clarice? Trzeba mieć w sobie... Włączyłaś. To czy to nie jest, kurwa, cytat z Dody jakiejś, kurwa? Czuj się, Delamain. Jak się pan miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym panu podziękować osobiście. No dobra, jedziemy do Delamaina, kurwa. Delamain Readmisja. Coś on będzie, kurwa, kombinował Delamain? Mam nadzieję, że nie. Jedźmy zatem do jego biura, jestem bardzo ciekaw. Ładnie rozpierdalają się tutaj te światła. Jak w niej jebniesz. Ta w ogóle muzyka jest chyba idealna pod jazdę nocą. W ogóle upośledziliśmy się trochę jako społeczeństwo, mam takie wrażenie, przez wszechobecny GPS, przez właśnie Google Maps i tak dalej, że teraz już nie jedziesz na czuja, teraz już nie rozglądasz się za jakimiś charakterystycznymi rzeczami, żeby dojechać na jakieś miejsce, tylko jedziesz razem z Google Maps. Znaczy, oczywiście to jest najbardziej ekonomiczne i najbardziej rozsądne, bo on też cię prowadzi zawsze przez miejsca, gdzie jest, o kurwa, gdzie jest najmniejszy ruch. Ale po prostu cały czas zerkasz na to i nie zerkasz na to, co się dzieje w otoczeniu i tak jakby jedziesz mapami, co też jakby przypomina troszeczkę nawigację morską, bo kierujesz się mapami, a nie kurwa tym, co widzisz, bo... O kurwa. O kurwa. Dobra, dajmy sobie spokój na dzisiaj. Nie, kurwa. Nie, nie dajmy. Ja muszę te kurwa Delamaina zobaczyć do końca. No dobra, zobaczymy, w którym momencie mnie. Nie, wróć do biura Delamaina. Całe szczęście, kurwa. Słuchajcie, było pokazane, że dane są jakieś uszkodzone, kurwa. I że zostaną wczytane defaultowe, ale to właśnie, muszę coś sprawdzić w takim razie. Ustawienie to będzie rozgrywka. Okej. Okay. No właśnie to. Wiedziałem, że coś będzie. Ta muzyka chroniona prawami autorskimi, no niestety, ale to już nawet nie chodzi o to, że ja na tym nie zarobię hajsu, bo mnie to jebie akurat w tym wypadku. Zdobyto pojazd. Zadanie ukończone. Gdzie moja bryka? O! Czyli dostałem z powrotem w końcu, kurwa, swój samochód. To pewnie to, kurwa, jakby zbugowało, kurwa, tę grę. Aha. Czyli pojazd został naprawiony po tym wszystkim? No dobra. Tak, tam było trochę bugów po drodze. Cały czas był ten wiszący znak zapytania z tymi trzema kropkami. Więc może... Ale jak się gra cudownie, wypierdala, to jest... To jest mistrzostwo, kurwa, po prostu. No. Mam wrażenie, kurwa, jak Avermedia mi to robiło. Dobra. Zneutralizuj wszystkich przestępców w bazie, kurwa? Nie, nie ma tu przestępców. Witam pana. No witam, Delamain. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera.
Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. No mam. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. To na miniaturkę, nie? Czy coś? Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze... Kurwa, tak jest, mam pieniądze. Dlaczego twoja osobowość podzieliła się? Dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy... Na dzisiaj, a nie dzień dzisiejszy. Dobra, dzięki, Delamain. Dzięki. Mnie również. I liczę... Uratowałeś mi życie. Nie miałem jeszcze okazji, żeby podziękować. A wtedy, no nie tak. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pan... Beneficjent programu Excelsior. Dla mnie to coś więcej niż usługa pre... Skąd pomysł na firmę taksówkarską? Z przykrością muszę odmówić. Nie chciałem. Ale to on już mówił o tym, kurwa. Ale akurat... Ruch. Nie no. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie lu... To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Kumasz to, babo? I ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko kipiący chaos. Zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. Fraktalne struktury. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Prawda, Delamain, prawda? Cenisz piękno? Nie. Więc chcesz się rozwijać. Zatem... Świat jest procesem. Dobra, to mnie nie obchodzi. Ja... Jesteśmy procesami. Cenisz... Nie postrzegam cię jako kogoś obcego. Nie trak... Miło mi to słyszeć z ust człowieka. Dołożyłem wszel... Dobra, cenisz piękno. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro. Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. No niekoniecznie. No dobra, Delamain, to spierdalam, no. I teraz... Dziennik. Oddam ci, zawsze ci oddaję. Idziemy zrobić, oddam ci, zawsze ci oddaję, ale w następnym odcinku. Dzięki wielkie! Trzymajcie się, pa!